Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, kogo można nazwać niechlubnym wzorem dla tradycjonalistów i dlaczego. Zapraszam. Postacią, na którą sobie dzisiaj spojrzymy, będzie Herod. Dlaczego Herod może być jakimś, w cudzysłowie, wzorem dla tradycjonalistów? A no dlatego, że może on być wzorem, tak właśnie w cudzysłowie, a bardziej antyprzykładem, albo można powiedzieć antywzorem, czyli kimś, na kogo warto spojrzeć po to, żeby kimś takim się nie stać. Nie mam na myśli tutaj Heroda Wielkiego, tylko Heroda Antypasa. Heroda, który uwięził i ściął Jana Chrzciciela. Dlaczego jest on w jakiś sposób antyprzykładem? No, może to już być oczywiste z tego, co powiedziałem, ale konkretnie właśnie w odniesieniu do tradycjonalistów, ale nie tylko do tradycjonalistów. Wszystko po kolei. Herod uwięził Jana Chrzciciela. Jednak bardzo lubił go słuchać. I czytamy, że wzywał często Jana Chrzciciela, wzywał często i chętnie go słuchał. I wciąż na nowo, wciąż na nowo i wciąż na nowo. Dlaczego Herod to robił? Przecież Jan Chrzciciel go beształ. Jan Chrzciciel zwracał mu uwagę, że on właśnie nie może mieć żyć z małżonką swojego brata. Jan Chrzciciel nieustannie tam mu, go beształ. wskazywał mu, czego robić nie może, a co robi. Był to człowiek nieugięty Jan Chrzciciel. A ten słuchał słuchał go chętniej, i wzywał go wciąż na nowo. Najwyraźniej Herod był człowiekiem bardzo zainteresowanym religijnie, najwyraźniej, przynajmniej w formie pewnej ciekawostki, był tym zainteresowany, chociaż myślę, że to, że często i chętnie słuchał Jana Chrzciciela wskazuje, że było to więcej niż ciekawostka tylko w jego oczach. Moim zdaniem ten opis, ta sytuacja, to że często go wzywał i chętnie go słuchał, wskazuje raczej na to, że był to człowiek, który miał głęboko gdzieś tam. W swojej duszy pragnienie prawdy, odczuwał to pragnienie prawdy i właśnie ten niezłomny mąż, który nie bał się jego królewskiego, trochę w cudzysłowie, ale jednak królewskiego majestatu, który nie bał się jego władzy i który był w stanie mu powiedzieć w twarz to, czego nikt inny nie byłby mu w stanie powiedzieć, ten człowiek robił na nim ogromne wrażenie, uważał go za właśnie proroka i chciał go słuchać. A więc Herod, być może, tak, materialnie rzecz biorąc, najwięcej słuchał Jana Chrzciciela w ogóle ze wszystkich współczesnych mu ludzi. To znaczy, przez to, że często go słuchał i wzywał go, można powiedzieć, że sam na sam, to znaczy, można powiedzieć, że miał takie prywatne korepetycje u Jana Chrzciciela. Często i chętnie go słuchał. A więc materialnie usłyszał bardzo wiele prawdy. I dlatego. Może on być pewną przestrogą dla tych, którzy wiele prawdy już w swoim życiu usłyszeli, albo dla tych, którzy w ogóle prawdę słuchają, prawdy słuchają, prawdy szukają. O co chodzi? Ano Herod bardzo wiele tej prawdy przyjął, być może więcej niż ktokolwiek inny z jemu współczesnych, jeśli chodzi o przynajmniej tych uczniów Jana Chrzciciela. Natomiast czy ostatecznie mu to pomogło? No, i tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Gdy następuje chwila próby, Herod, wbrew sobie, ale nie mając odwagi, aby, aby przeciwstawić się, każe ściąć Jana Chrzciciela. Ulega namowom, ulega, powiedzmy, bardziej atmosferze nawet. To, to jest ta słynna scena, gdzie młode dziewczę tańczy na jakiejś uczcie, on obiecuje, mu, że da wszystko, Chociażby połowę królestwa ta idzie do swojej matki, ta mówi jej przy nich, niech przyniosą na tacy głowę Jana Chrzciciela. Herod, oczywiście, że taka przysięga, bo on przysiąg, że daje wszystko, cokolwiek, o cokolwiek ona poprosi. Oczywiście, że takie wszystko, żeby przysięga moralnie obowiązywała, to zawsze musi być przysięga na coś dobrego. To znaczy, gdy ktoś żąda wtedy czegoś niemoralnego, oczywiście żadna przysięga wtedy nie obowiązuje. Oczywiście Herod w żaden sposób nie był zobowiązany, żeby tą przysięgę zachować, wręcz. Przeciwnie, po prostu nie da się przysiąc, Przysięga z definicji, tak? to jest odwołanie się do wyższego autorytetu, że a tutaj coś uczyni Herod w tym przypadku, że da o co ta dziewczyna poprosi. I oczywiście, że ten wyższy autorytet no absolutnie nie tylko tego nie oczekuje, ale w tym przypadku, gdy ktoś prosi o coś niemoralnego, to wręcz zabrania tego uczynić. Herod oczywiście nie znajduje w sobie siły, żeby się oprzeć i e, każe Jana Chrzciciela zabić. Co się dzieje dalej? Gdy później w trakcie procesu Pana Jezusa Pan Jezus zostaje wysłany do Heroda, staje przed Herodem, to słyszymy, że Herod znowu był zaciekawiony, znowu był zaintrygowany, był wielce szczęśliwy, że zobaczy Pana Jezusa, bo słyszał o Jego cudach i miał nadzieję, że zobaczy cud. Pan nasz Jezus Chrystus natomiast nie wypowiada do Niego nawet słowa. I tą informację należy pokosztować, poczuć. Słowo Boże, Słowo wcielone przychodzi, aby przekazać nam swoją naukę. Nie ma nic do powiedzenia Herodowi. On usłyszał już dość. I teraz jedyne, co go czeka, to milczenie Boga. I to milczenie jest naprawdę przerażające. To milczenie Pana Jezusa oznacza, że Herod nie byłby już w stanie w ogóle odpowiedzieć na jakieś słowa Pana Jezusa, w sensie odpowiedzieć na jakieś natchnienie łaski. Nie byłby w stanie dobrze wykorzystać żadnego słowa Pana Jezusa, dlatego on oczywiście nic do niego nie mówi. On usłyszał już tak wiele, tak wiele łask już otrzymał, że Pan Bóg dając mu kolejne łaski, tylko by go wystawiał na jeszcze większe, później kary piekielne, no bo. Jeśli ten człowiek już praktycznie nie ma szans odpowiedzieć pozytywnie na łaskę, na jakiś dar Boży, to znaczy, że go odrzuci, a to sprawia, że będzie popełniał kolejny grzech. Dlatego też Pan Bóg, gdy człowiek już w swojej zatwardziałości naprawdę daleko zaszedł, dlatego Pan Bóg bardzo często już wtedy powstrzymuje dop dopływ łaski, nie udziela temu człowiekowi kolejnych natchnień, bo ten i tak już je. Odrzuci. I ten stan nazywamy właśnie milczeniem Bożym, albo to jest ten przechodzący Bóg, Bóg, który oferował coś, a później przeszedł i już nie wraca. To jest ten stan straszliwy, można powiedzieć, najgorszy stan tutaj na Ziemi w życiu człowieka. I zwróćmy na to uwagę, że ten stan, ten przykład, który ilustruje nam ten stan w Piśmie Świętym, to nie jest jakiś. Największy grzesznik to nie jest. No Herod miał swoje, swoje za uszami, ale czyli być może jest to, czy znaczy tak, jest to wielki grzesznik, ale jednocześnie jest to człowiek, który bardzo dużo wiedział, człowiek, który chętnie i często słuchał nauk. Jana Chrzciciela, tego głosu wołającego na pustyni, tego, który przyjdzie w mocy Eliasza, tego, który przyjdzie po to, aby prostować drogi pańskie, po to, aby przygotować przyjście Pana Jezusa. W prologu Ewangelii według świętego Jana on jest nazwany tym głosem, który będzie wołał, tym, który ma przygotować tą drogę pańską. Sam Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że z niewiasty nie narodził się większy, a więc jest on z całego testamentu największym prorokiem. I Stojąc przed tym największym prorokiem, słuchając tego największego proroka, Herod nic z tego nie zaczerpnął, albo raczej właśnie odrzucił jeszcze tą łaskę i w ten sposób tym bardziej się pogrążał. Dlatego jest on wielkim antyprzykładem, dlatego jest on wielką przestrogą dla wszystkich, którzy słuchają prawdy. Uwaga, nie sama prawda, tylko zbawia. Do zbawienia potrzeba nie tylko poznać prawdę, potrzeba ją jeszcze ukochać, potrzeba za nią się opowiedzieć, potrzeba aktu naszej woli, oczywiście wspieranej wtedy przez łaskę, która decyduje się na pójście za tą prawdą. I to jest naprawdę głęboka przestroga. Z jednej strony, właśnie dla, jak wspomniałem wcześniej, dla tradycjonalistów. Dlaczego? Dlatego, że bez wątpienia. My, przez to, że odkryliśmy skarb tradycyjnej nauki Kościoła, bez wątpienia mamy większy kontakt z prawdą niż przeciętny dzisiaj katolik. I to jest wielki dar to jest coś wspaniałego i coś pięknego, ale jednocześnie to jest wielka odpowiedzialność. I nie wystarczy tylko to poznać. Nie wystarczy. Tylko to, że coś poznaliśmy, my musimy jeszcze według tego nasze życie naprawdę konsekwentnie ułożyć. I dlatego też o czym wspominałem w poprzednich materiałach, jest zły duch. Bardzo chętnie może kusić w ten sposób, że pokazuje nam jakąś prawdę. Wiedząc jednocześnie, że ona może nas skłonić do zaniedbania naszych obowiązków, do jakichś złości, nienawiści, pretensji, czegokolwiek innego. Bo to nie sama prawda nas zbawia. Ona, prawda jest konieczna do zbawienia jak najbardziej, natomiast sama w sobie jeszcze nie wystarczy do tego potrzeba żeby tą prawdę ukochać do tego potrzeba aktu naszej woli i jeśli człowiek tego nie potrafi jeśli człowiek tego nie zrobi to tego zbawienia nie dostąpi dlatego też zły duch jeśli wie że człowiek nie jest gotowy żeby tą prawdę przyjąć albo w takiej dawce ją przyjąć albo w ten sposób ją przyjąć może próbować nawet właśnie prawdą w ten sposób Kusić. Oczywiście, że nie jest on duchem prawdy, jest on duchem kłamstwa, właśnie dlatego, że nawet jeśli pokazuje prawdę, to po to, żeby ostatecznie od niej odwieść, a nawet jeśli pokazuje prawdę, to nie po to, żeby kogoś do niej przyprowadzić, tylko po to, żeby ona ukazała się temu człowiekowi jako tak straszna, tak przerażająca, tak dziwna, tak odstraszająca, żeby tak naprawdę go od niej ostatecznie. Odwieść zawsze, gdy on pokazuje prawdę, to z jakąś domieszką nieprawdy po to właśnie, żeby ją zafałszować, żeby, żeby tego człowieka odprawdy prawdy odwieźć. Domieszka tej nieprawdy w prawdzie to może być chociażby właśnie skala albo środki zaradcze. O, jest tak źle, już nic nie możesz zrobić. Domieszane to do jakiejś prawdziwej informacji, to jest już właśnie jakieś tam takie, takie ziarno nieprawdy, taki rozsadnik, który może bardzo zaszkodzić. A więc nie tylko sama informacja, nie tylko sama prawda, a skoro tak, to co jeszcze? Żeby to dobrze zrozumieć, co jeszcze jest potrzebne, warto spojrzeć na inny, można powiedzieć, kontr przykład wobec Heroda, którego rozważaliśmy sobie przed chwilą. Mianowicie, spójrzmy na dobrego łotra. Na tego łotra, który jest ukrzyżowany razem z Panem Jezusem i które w pewnym momencie... Gdy widzi zachowanie Pana Jezusa, zwraca uwagę temu, który również jest z nimi ukrzyżowany, my przecież słusznie ponosimy karę za nasze czyny. Daje w ten sposób świadectwo, że faktycznie słusznie został ukarany, sprawiedliwie został ukarany tą karą śmierci krzyżowej. Ale ten oto nic złego nie uczynił. I wypowiada te kluczowe słowa: Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. I teraz ten, ten grzesznik, ten, który faktycznie zasłużył sobie na karę śmierci, na tak okrutną karę śmierci, ten, który sam przyznaje, że na to zasłużył, ten, który całe swoje życie zmarnował na kilka chwil przed swoją śmiercią, mówi Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Czy widzimy tę dysproporcję pomiędzy nim a Herodem? Herodem, który Miał wszystko i na tym poziomie ziemskim, i na poziomie również prawdy. Tak posiadał tak wiele nauki, do, tak doskonale wiedział, jak to należy żyć i co należy zrobić, i w, w, tak wiele słyszał. Tego męża Bożego miał na wyłączność i mógł go słuchać i chętnie go słuchał. A tutaj z drugiej strony ten Łotr, który całe swoje życie grzeszył, który całe swoje życie zmarnował. I jakie jest ich, jaka, jakie jest ich zakończenie, ich historii. Oto jeden, gdy Pan Jezus przed nim staje, nie usłyszy już od Niego żadnego słowa, a drugi usłyszy od Niego pierwszą w historii kanonizację, kanonizację jeszcze za życia. Zaprawdę, powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Najsłodsze słowa, jakie można sobie wyobrazić. Jedyna kanonizacja za życia z ust samego Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dobry Łotr na to zasługuje. Co sprawia, że on na to zasługuje, a Herod zasługuje już tylko na milczenie. Otóż jest to żal za grzechy. To jest to, co sprawia, że Łotr słyszy ten słodki wyrok. Żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy. Już Łotrowi wiele czasu nie zostało, ale on żałuje. On chce się od tego odciąć, on chce uciec się do pana Jezusa. I to jest ta wielka nauka dla nas. Pamiętajmy o tym, że nie jest istotne w tym ostatecznym rozrachunku. Gdy staniemy na sądzie ostatecznym, to Pan Jezus nas nie zapyta, ile przeczytaliśmy książek. One mogą pomóc w naszej drodze do Niego, ale to nie będzie tym ostatecznym kryterium. Pan Jezus zapyta nas wtedy o to, jak my nasze życie według Jego nauki ułożyliśmy. Istotne jest to, na ile by tą prawdę Ukochaliśmy, na ile my faktycznie próbowaliśmy ją wcielić w nasze życie, na ile my byliśmy gotowi porzucić nasze grzechy. To jest ten punkt kluczowy, który, o który Herod się rozbił. Na ile jesteśmy gotowi porzucić nasze grzechy, przyznać się do nich, zostawić je, próbować z nimi wygrać. Dobry Łotr potrafi przyznać się do swojego grzechu. My sprawiedliwie cierpimy tą karę, tę męki. Panie, wspomnij na mnie, potrafi. Uciec się z tymi swoimi grzechami do Pana Jezusa, zaufać Mu, potrafi uwierzyć, że Pan Jezus może mu wszystkie te tak niezliczone grzechy przebaczyć w tej ostatniej chwili. On ma w tym momencie ogromną wiarę, gdy to mówi. Wierzy, że ten oto tutaj ukrzyżowany, że On może mu odpuścić wszystkie grzechy, że On może wspomnieć na Niego, gdy wejdzie do swojego królestwa. Ten, który tutaj umiera w tej chwili na krzyżu, opuszczony, jak już wiarę ma w tej chwili ten dobry łotr. I dlatego jest on prawdziwym przykładem, prawdziwym przykładem dla wszystkich, przykładem odrzucenia swojego grzechu, przykładem wiary. I ten przykład naśladujmy. Pamiętajmy z jednej strony o tym wielkim zagrożeniu, jakim jest ta zatwardziałość Heroda. Herod, który tak wiele wiedział, ale tak niewiele zrobił, który tak wiele wiedział o tym, jak do Pana Boga należy zdążać, ale który tak niewiele z tego faktycznie wykorzystał. I doprowadziło go to do tak strasznego końca. Z drugiej strony ten dobry łotr. I oczywiście, że jest dobrą rzeczą, żeby znać prawdę. Oczywiście, oczywiście, że jest dobrą rzeczą, żeby i naukę Bożą poznawać. Oczywiście jest to dobrą rzeczą, żeby i Katolicką teologię i filozofię poznawać, i oczywiście, że to niezwykle nam pomaga w tym właśnie dążeniu. I tak jak święty Tomasz za mówił, na tyle człowiek jest w stanie kochać na Boga, na ile Go poznał. Niczego nie kochamy, dopóki tego nie poznaliśmy. To znaczy, dopiero gdy coś poznamy, możemy to kochać. I może tak być, że coś poznaliśmy bardzo mało, ale już to kochamy bardzo, ale to dlatego, że już coś poznaliśmy i już sobie jakoś to wyobrażamy. I może mamy mylne poznanie na jakiś temat, ale zasadniczo nie da się kochać tego, czego się w ogóle nie poznało, bo o tym, bo istnieniu tego w ogóle się nie wie. A więc oczywiście, że, że te rzeczy są potrzebne i oczywiście, że potrzebujemy tego poznania prawdy. One jest dobre, potrzebne i dlatego też przecież cały czas te filmiki nagrywam, żeby pomóc Wam w poznawaniu prawdy. Oczywiście, że to jest dobre i potrzebne, ale Pan nasz Jezus Chrystus ostatecznie nie z tego będzie nas sprawdzał na sądzie ostatecznym, tylko z tego na ile tą prawdę umiłowaliśmy. W ten sposób dochodzimy też do kolejnego punktu, to znaczy. Ten materiał nie jest tylko skierowany do moich standardowych widzów, to znaczy nie tylko ich dotyczy. No bo dotyczy to oczywiście ta, ta postawa Heroda również bardzo mocno tych wszystkich, którzy cynicznie słuchają prawdy. Tych, którzy szukają, no szukają to może za dużo powiedziane, tych, którzy chętnie interesują się tym, co gdzieś tam jest w piśmie świętym napisane, tym, co Kościół zrobił, co Kościół naucza. Ale nie po to, żeby poznać prawdę. Nie po to, żeby poznaną prawdę ukochać, ale tylko po to, żeby szydzić albo żeby było ciekawie. To jest postawa Heroda. Heroda, który cieszy się, że Pan Jezus przychodzi, bo myśli, że może zobaczy cud. To jest postawa tych, którzy no, chętnie posłuchają, którzy, o, no ja też bym chciał, mówią, że też by chcieli zobaczyć cud. Ale nie po to, żeby prawdę ukochać. To nie jest po to, to jest tylko i wyłącznie. Ciekawość, zatwardziałość, albo być może nawet po prostu cynizm. Kochania, a więc wnioskiem z tego materiału jest to, że przede wszystkim powinniśmy prawdę ukochać. Przede wszystkim ukochać, nie przede wszystkim ją mieć, a to ukochanie prawdy prowadzi również do tego głębokiego spokoju, bo gdy człowiek ją naprawdę kocha, wtedy też potrafi ją znaleźć tak, jak należy potrafi nie wytrącić się z równowagi, czy nie pozwolić wytrącić się z równowagi niepokojom, katastrofom, kryzysom, czy to na świecie, czy w samym kościele. A więc po to szukajmy prawdy, aby ją naprawdę ukochać i szukajmy jej szczerze, ale jednocześnie pamiętajmy o tym, żeby nieustannie się nawracać. Nie w tym sensie, żeby nieustannie zmieniać gruntownie nasze poglądy, tylko w tym sensie, żeby nieustannie nasze grzechy porzucać, żeby naśladować tutaj tego dobrego łotra, który potrafił, pomimo tego, że tak wiele nagrzeszył w życiu, zaufać, powiedzieć, Panie, wspomnij na mnie. I my, gdy pobłądzimy, gdy skrzeszymy, zawsze miejmy odwagę, żeby zawołać do Pana Jezusa, Panie, wspomnij na mnie. Pamiętajmy o tych słodkich słowach, które dobry łotr Słyszę w odpowiedzi. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Obyśmy my mogli te słowa usłyszeć w godzinie naszej śmierci. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.